Ze mną Marcin Max-Koszyk, organizator Metalimy. Jak ocenisz pierwszy dzień? Udało się? Udało się. Po prostu dopiero teraz ze mnie schodzi tak zwane ciśnienie. 8 zespołów ogarnęliśmy dzisiaj. Było super. Ludzie, szaleństwo pod sceną. O to chodzi. Warsztaty fajne. Arek Żurecki ekstra poprowadził gitarowe. Kuba Palka, zespół Cinnamon, perkusyjne. Później zagrali. Odjazd jutro od 15. Jedziemy znowu. No właśnie, dla niezdecydowanych. Co jutro? O, jutro będzie ciężko w sensie brzmieniowym. Będzie hardkorowo, będzie deathcore'owo, będzie no heavy, trash. Też taka mieszanina jak dzisiaj, tylko troszkę bardziej mocniejszych stylów. Pewnie jeszcze trochę wcześniej, ale czy już kiełkuje w głowie myśl o kolejnej? Kiełkuje. Po prostu cały czas kiełkuje, nie przestaje. Może coś w sierpniu, jakiś plener, zobaczymy jeszcze. Ale na razie, żeby jutro się skończyło, żebyśmy się spakowali tutaj z ekipą techniczną, żeby zespoły szczęśliwie dotarły do domów i wtedy sobie usiądę i zacznę już rozpisywać coś nowego.